Dobry wieczór, Piotr Dudek, magazyn do kosza Dudek TV. Sprawa, która bulwersuje środowisko koszykarskie. W dzisiejszym przeglądzie sportowym można przeczytać, że Mateusz Kostrzewski nie otrzymał całości kontraktu za poprzedni sezon gry w zespole BM Samstal Ostrów Wielkopolski. Wygrał jakiś czas temu sprawę w sportowym trybunale arbitrażowym, który został powołany po to, żeby te sprawy szybciej załatwić niż w sądzie powszechnym. Wygrał sprawę, natomiast nadal pieniędzy żadnych nie ma. Jego agent kontaktował się z władzami drużyny Ostrowa Wielkopolskiego. Ci po kilku tygodniach zwłoki przedstawili propozycję rozłożenia kwoty spłaty na 7 rat. Ostatnia spłata miała nastąpić w maju tego roku. Także koszykarz, który grał w zeszłym sezonie w Ostrowie, miał dostać zaległe pieniądze pod koniec obecnego sezonu. To jest kuriozum niebywałe. Bezczelne zachowanie klubu do Ostrowa Wielkopolskiego, który bawi się nie mając pieniędzy, czyli nie spłaca zawodników, którzy grali w zeszłym sezonie, a kontraktuje nowych, jak choćby ostatnio Darnella Jacksona, za którego za samą licencję trzeba zapłacić 30 tysięcy złotych, no plus pensja tego amerykańskiego środkowego. Także no, działania władz BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski są naprawdę niebywałe. Z tego, co udało mi się ustalić, Mateusz Kostrzewski nie jest jedynym zawodnikiem, który wobec którego są zaległości tej drużyny. Także bardzo słabo to wygląda. Ja tylko zapraszam prezesa PLK i prezes tylko w jednej osobie, pana Jarosława Piszewicza, aby zainteresował się, jak takie kwestie rozwiązuje się w normalnych zachodnich ligach profesjonalnej koszykówki. No bo to jest psychologia, nic więcej. Wiceprezes Grzegorz Bachański tłumaczy, że zawsze można iść do sądu powszechnego, mieć nakaz zapłaty, komornik i tak dalej, czyli znowu się kulać przez kolejne miesiące. Także no, ten sportowy trybunał arbitrażowy plus władze Polskiej Ligi Koszykówki, Polskiego Związku Koszykówki robią w mojej opinii zbyt mało, by uchronić zawodników przed takimi nagannymi zachowaniami jak te klubu BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Dziękuję za oglądanie. Piotr Dudek, magazyn do kosza, Dudek TV. Kłaniam się nisko.